Czyli tak będziesz zachęcał klientów do zakupów? Piotrek. Tak. No to kupuje pan? Jest pan czy nie? Mówiłem. A jak nie, to... Jest Piotrek, jest zabawa. No, czy mnie nie będzie denerwowała? A dziecka? Nie, no mnie tam czasem denerwuje, ale... Idzie się przyzwyczaić. Nie, proszę, ale... To się nie wytnie już. Nie! Szkoda, że się jej po prostu nie wytrzymuje. Edytka robi za nawigację. Czekamy na Celinkę i na Mirka. Fajnie i cały czas walczymy z deszczem. Ale poczekajcie jeszcze na słoneczko, moi drodzy. Moi jakie drodzy słoneczko? Sąsiedzi. Poczekajcie jeszcze na słoneczko, bo przyjdzie słoneczko. Od tego słońca jestem cały mokry, Piotrek. Tak długo tutaj będę, dopóki nie wyschnę. Hejo, hejo! Witamy was wszystkich bardzo serdecznie, tym razem z targu Staroci Pszczynie. Tak jest, wczoraj Rybnik, dzisiaj Pszczyna. No i znowu zaczęło się troszeczkę tak niemrawo, deszczowo właśnie, ale... Dzisiaj mamy namiot. To no właśnie, dach nad głową to przede wszystkim, więc jesteśmy dużo spokojniejsi. Tak, ale podobno ma być przelotny, więc... Dokładnie, więc jesteśmy też dobrej myśli. Tak. Oczywiście sąsiedztwo doborowe, tutaj jak zawsze Piotrek, mistrz po prostu jest... Piotruś, hejo! Hejo, hejo! Jest Piotrek. Na stole dzisiaj troszeczkę, co? I znowu zaczyna. Piotrek, wczoraj odszczekałem to. A dzisiaj? A to tak, tylko tak. No wiadomo, to się wytnie. To się wytnie. Słoneczko dzisiaj wyjdzie, czy nie wyjdzie? Będzie. Dzisiaj ja zamawiałem. Tak, będzie lało jak byk. Tak się na minutkę. Słoneczko, a już się stało. A już się liczy. Także jak słyszycie, naprawdę będzie mega wesoło, jak zawsze zresztą, super towarzystwo, super sąsiedztwo, klientów jeszcze nie ma, ale na spokojnie, jest godzinka? Jest godzinka, 15 po 7. Pokaż. 15 po 7, muszę sprawdzać Edytkę, bo czasami to tak jest. Trochę cię tak zaskoczyłam, co? Bo Mariusz, kręciłam szybko, szybko, jest 15 po 8, my jeszcze nic nie nagraliśmy. No i racja, nic no nie nagraliśmy, chodzi, ale jest 15 po 7. No to co? Bo trzeba najpierw się przywitać wszystkimi, pogadać tutaj, a potem zacząć dopiero robotę, co nie? Także kochani, witamy was cieplutko, zobaczcie co zabraliśmy, jak to wygląda. Cieplutko tak schowaliśmy to wszystko jeszcze, bo inaczej troszeczkę to poukładamy, później jak już przestanie padać. Tak, dokładnie. A na razie czekamy. Schowaliśmy to wszystko tak hop-siup na razie tylko, ale to Piotrek sprawdził jednak prognozy, że no to może nie być przelotny deszczyk, tylko tak może delikatnie siąpić cały czas. Więc pewnie będziemy musieli zrobić tak, żeby wszystko było pod namiotem, bo wcześniej mieliśmy troszeczkę, słuchajcie, tutaj tak wysunięte fajnie, żeby to było w jednym rzędzie, natomiast przy deszczu jednak musimy się schować. Nawet słychać, nie? Pod chałupę. Tak, dobra, no to tylko taka małutka wrzutka, dajcie nam chwileczkę, zrobimy tutaj przemeblowanie i pokażemy wam wszystko te, tak jak powinno być. Robimy prezentację, ale jeszcze mamy tutaj Janka. Hejo Janek. Hejo. Co przywiozłeś nam dzisiaj? Jedzenie dla psów do schroniska. Na akcję psia. Tak jest. Także Janek, super chłopak, cały czas podkreślamy. Zawsze pamięta, też coś przywiezie. No super, z bratem dzisiaj Pawłem przyjechał. No i prezentujemy wam dzisiaj nasz straganik. Tutaj mamy dwa statywy, nam zostały na sprzedaż. Dwa statywy takie, no konkretne, porządne. Duże. No i tak. Zmieściliśmy się pod daszkiem. No i lecimy. Co tutaj zabraliśmy? Do Pszczyny. Powolutku, powolutku. Wszystko to samo, nie Janek? No. W sumie. Kilka może takich innych rzeczy. Nowości. Ale ogólnie to większość tych samych. Oczywiście tak, Kliczko cały czas z nami jest, wczoraj też był w Rybniku, mega szczęście nam przyniósł. No ale jak jest, wiecie, niepogoda i w ogóle wilgotno, deszczowo, chowamy go. No bo już widać, że... Ale zawsze zabieramy. Trochę, pokaż go jeszcze, Dytka. Trochę ciosów przyjął już, zobaczcie, ale zawsze staramy się go zabierać. Dobra, tutaj jestem, no to chodźmy jeszcze tutaj na strefę z biżuterią.
A na tamten stoliczek wrócimy zaraz. Gliczko ma dziurawe rękawice, może mu pożyczyć. O. Czyli tak będziesz zachęcał klientów do zakupów, Piotrek? Tak. No to kupuje pan? Jeszcze pan czy nie? Mówiłem. A jak nie, to... Jest Piotrek, jest zabawa. Po prostu. Nas już brzuchy bolą. Nas już brzuchy bolą tutaj z Piotkiem. Po prostu. Okej. Okay. Takie rzeczy. To jest tutaj straganik Edytki. Ona się zna tutaj na wszystkim. Wie co jak. Lustereczko mamy. Trzeba by przetrzeć lustereczko, wiesz? I tutaj, kochani, tak, tablica informacyjna nasza tutaj. Tutaj dla Mirka mam kasety, płyty. No i tutaj mamy tak, gazetnik, czy gazetownik. Podstawki pod kieliszki, tutaj tak oryginalnie zapakowane. Tutaj zestaw, kochani, zobaczcie, do okruszków, też oryginalnie. No i... Zaraz po śniadaniu będziemy sprzątać. Tak. Metron, zegar taki też piękny i w ogóle. Także tak to wygląda. Edytka jeszcze, o, przeciera, pokaż teraz lustereczko. Już przestaje. No, bo to może być tak w tym. Cześć, Mariusz. Pokaż lustereczko, Edytka. Podmuchaj, pochuchaj. O. Nasza znajda. Nasza znajdka. Pięknie. Za dużo materiału to nie mamy, nie, Edytko? Jak do tej pory. A jest godzinka? 9:00. Czyli oficjalnie targ staroci w Pszczynie uważamy za otwarty. Tak symbolicznie 9:00 to jest ta godzina, gdzie już się zaczyna coś dziać, gdzie troszeczkę ludzi chodzi i w ogóle się rozgląda. No właśnie, a propos... rozglądania się, nie pokazałem wam, jak wygląda okolica, tak? Jak to tutaj u nas na Krupówkach w Pszczynie wygląda. Natomiast otwieramy fajnie, no zobaczcie jeszcze tylko, jak wygląda ta uliczka, w której tutaj jesteśmy rozstawieni. No i wskakujcie na statyw, zobaczcie tak na timelapsie, jak to u nas wygląda. Ile osób podchodzi do stoiska i w ogóle jak to wszystko się rozkręci. Z wczorajszym dniem. Na przykład z targiem staroci w Rybniku. Troszeczkę wyżej was wezmę, no i tak, to jest w stronę ryneczku, a tutaj w stronę parkingu. Tak to wygląda, bardzo fajnie, dzisiaj naprawdę sporo wystawców, super. Nasz namiocik, no i tak to się prezentuje na godzinę 9:00. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Edytka robi za nawigację, czekamy na Celinkę i na Mirka. Fajnie i cały czas walczymy z deszczem, bo kropi co jakiś czas. Mieszamy te stoły raz w te, raz w te, także no, musimy jakoś wytrzymać, bo nie jest to co w Rybniku, ale nie ma co też marudzić, prawda? Mamy dach nad głową.
Nie, to jest już ten Mirek i Celinka? Tak, już idą. Dobra, zapraszamy. Powiedziałem, że mówisz. Dobra, czekamy na gości, fajnie. Ale jeszcze Rytko. No dobra, czekamy na Celinkę i na Mirka, ale kto nas odwiedził już dzisiaj? Kasia, Kasiu, pozdrawiamy i w końcu fajnie, miło Cię widzieć było dzisiaj. Nie wiem, czy nie wyżej dać tego, chłopcy. A! O, także super sprawa. Kasia była już w odwiedzinkach, z samego rana, po pracy. Super, nie? Możesz coś powiedzieć w końcu, czy nie? Zakleiłam się. A i Karol jest jeszcze, no. Tak. Karola to zaraz zobaczycie. Karol poszedł się rozejrzeć po targu. Mogę iść dalej? Nie, będziesz dalej. Się znowu coś pytał? Ja będę tutaj Cię tłumaczył. Będziesz się pytał mnie do coś? Będę Cię tłumaczył. Cały czas kropi. Pada, no. No tak to wygląda. No to w Rybniku nam się upiekło. Bez namiotu, tyle bananówek i w ogóle. Piotrek, no co jest z pogodą? Ty mi nie machaj, tylko... Ale to ktoś zamawiał. Bo się pomyliłam. Bo ty patrzyłeś, nie. Dzisiaj patrzyłeś wczorajszą prognozę, dlatego. Dzisiaj patrzyłeś wczorajszą prognozę. Dzisiaj patrzyłem przez... krzywe zwierciadło. Nie, bo ty wczoraj zamawiałeś pogodę, a dzisiaj zamawiałem pogodę ja. Czyli wina jest... Czy ja? Ja nie będę mówił na mnie. Ale jak masz za dużo wina... To może. Jak masz za dużo wina, ale bez alkoholu. Kurczę, no tego jeszcze... Bez alkoholowego. Ale kotalec mrugnął. Bez alkoholowego możesz polać. Wódka jest tam bez alkoholowa już. Rany. Wódka bez alkoholowa też jest? No. Żartujesz? Nie. Ale chcesz? 60 zł. Chodź na smyk. Co Piotrek wymyślił? Co? No. Ale ja pytałam się, gdzie jest mi małżonek. Tajemnica. Ja wiem, zerwane. Tradycja. Tradycja to tradycja. Przepyszny chlebek, rwany. Świeżutki, świeżutki. Taka nasza pszczyńska tradycja już. Ale pada. Rozpadało się. Aj, hejo. Znowu rozdzielenie? No, my razem nie... Mamy klientów, witamy z solą i chlebem. A myśmy teraz dopiero przyjechali. No. Nie wiem, czy pojedziemy tego razu. No ta pogoda. Jaka była niepewna, nie? No. No. A teraz tak się rozpadało. Kawę żeśmy zaczepili, mówię, a nie ma co robić, to jedziemy, nie? No. No i super. No tak do spacerku to nawet można jakoś tam... Wczoraj było pięści, co? Było w niedzielę, tak. Zawsze jest odwrotnie. Odwrotnie, no. Wiesz, marketingowy. Hejo! 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 To dotarliśmy. Ale to was jest ciężko dotrzeć. Dotarliśmy. No, a ja jestem to fajna. Patrzę na tych, na zwierzaczku. O, akcja wsiak. Akcja. No, to masz akcja. Akcja sini. Będę miał co robić. Weź miał co robić. Wszystko co miałem. Dobry. Wiecznie smacznego, wiecznie. Wiecznie ładny. Gdzie to złoto? No to... Na gości witamy chlebem i solą. Nie? Też pani nie, dziękuję. Ktoś chce sobie warzywka? Czekałam, kiedy pani ofiaruje. Tak, jeszcze masz. No, kiedy pani go dostanie.
Zobaczymy, co. Poddaszek. Bo teraz to się rozkładało teraz. No tak żonglujemy. To w te. Proszę. Nie proszę, ja się pytam Biela. A ja dziękuję. Mariusz, co? Proszę cię. No weź sobie co linka. To już na tą reklamówkę kasę, wystarczy. Pokaż, nie ma tu ceny? Jest. No to ja już wiem, jak ja cię załatwię. O kurde, zrobimy to na live. A ty masz ten? Co? Do roboty idziesz? No, ale tak, co inny tam? Niestety, ja nie mogę ciepłowni wygasić. Nie to co na ty. Jak ten, co już nie było? Nie wiadomo, gdzie patrzę. Panie Kramiczku, masz to palę. Ja palę. Cały czas. Jest zima, to musi być zima. No. Ale łyczka jest naprawdę świetna. Ale to motocyklowe. Na motocyklu. Dzisiaj było motocyklu. Tutaj mamy, kochani, kolejnego gościa. Mm-hmm. Bardzo sympatyczny. Dziękuję osobnik. Dziękuję bardzo za takiego gościa. Jedy, tylko pokaż czułko. Pokaż, gdzie cię dziabnął. Ja nie wiem, jak to się i dzieje. Tylko mnie. Edytko, robaczki cię tak lubią. Zysio. No i jest z nami Karol. Hejo, Karol. Hejo. Karol chyba już tam się przewinął, ale poszedł pooglądać troszeczkę na targu, no i przyszedł z nami poddaszek, bo cały czas pada. Coś siąpi, nie? Edytko, pod czapką nie widać, nie Karol? Ale słuchajcie, no się śmiejecie tylko ze mnie. Puste. A czemu? A bo już wszystko puste, gary puste, wszystko wypili. Która godzina? A my tu długo chodzimy. Tak? No bo to, żeby tak przejść, tak starożytnie to potrzeba. Tak, trzeba. Tam, tej strony. Tak. A rano, o 5 rano, żeśmy was oglądali. Rano? No, tak, ja czasami o 4 włączam. Z pierwszą piętrem? Tak. No, nie był tak stary, nie? Ten ale nie. A co? Program. Nie, bo mursy. Siemanko, znaką przyniosłeś pogodę, a ja mam dla ciebie prezent, jest podziankę, moja. A zabrałeś? Tylko muszę przyjść i do samochodu, bo trzymam. Czyli co, bawcie się beze mnie, a za chwileczkę wracam. Ale to jest? Nie da mnie. No właśnie, no i teraz właśnie nie pamiętam. Może nie. Mam. Solidna firma. Wszystko mam. Kurde. Zniżki, reklamóweczki, wszystko. Tylko przychodzić. Zapraszamy. No, zawsze się przydają. Dziękuję. Miłego dnia. Czy mnie nie będzie denerwowała? A dziecka? Nie, no mnie tam czasem denerwuje, ale idzie się przyzwyczaić. Nie, proszę. To się nie wytnie już. Nie. Szkoda, że się jej po prostu nie rekrutuje. Także jest, no a co? Wybieracie się do dziecka? No. Tak, bo my jesteśmy też. A, kurde. Tylko nie bardzo wiemy, kiedy te wszystkie są. Aha. Że nam jakoś to nie bardzo wyskakuje. Trzecia sobota.
Będziemy za tydzień. Widzimy się, tak. Się... Dziękujemy serdecznie za odwiedziny i za kupienie. Proszę się przypomnieć, dobrze? Mam takie SMS-y, na ramki. Co to tak znowu? Ale macie jeszcze tą ramkę? Tam mam. A mam jeszcze inne. Ona ma tak dużo zdjęć. To wszystkie, które będzie nie będzie zabrać. Dobrze. Basiunia, Basiunia. Proszę, dostałem taką łyżeczkę. I pierwsze co pomyślałem o tobie. Nie wiem, czy taką masz, czy nie masz. Czy ona jest jakoś tak w tym, ale... Pozdrawa. A to blisko. A to blisko. Hejo, hejo, pozdrawiamy wszystkich widzów kanału Czarna Y. No, a już widziałem gablotkę, tam nawet to fajnie się prezentuje. Nie ma miejsca. Grzegorz zrobił za malutką. Zrobił następną, ma tam nawet nie była. Wprawę. Rozsuwana właśnie, no. Mi się przydała. Nie ma sprawy, zawsze jak będziemy mieć jakieś łyżeczki. A te, Basia, a widelczyki? Też? Takie małe. To cierpliwości. No to następnym razem się spotkamy, to będą widoczyki. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, yeah. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like... Robimy aktualizację malutką, bo dawno nas nie było, ale to co się u nas działo, to widzieliście na timelapsie. No i też troszeczkę tak włączamy, żeby było tych takich rozmów w kuluarach i tutaj właśnie co się dzieje u nas pod namiotem, no, prawda? A jak widzieliście, też mieliśmy sporo gości, wszystkich pozdrawiamy i będziemy oczywiście jeszcze wymieniać na końcu, na podsumowaniu. A jest godzinka. No, no, zejdzie nam. Troszeczkę tak. Jest 10 po 12. 10 po 12. Cały czas, mimo pogody, mimo tego, że pada, ruch jest, jak widzicie, naprawdę fajnie to wygląda dookoła z jednej i z drugiej strony. Tylko główka na dół. Tak, fantastycznie. Fantastycznie to wygląda i no szkoda tego deszczu, ale no deszcz też potrzebny, wiadomo, ale no mogło popadać w nocy. Bo właśnie. Ale to nic. My jak widzicie jesteśmy uśmiechnięci. Coś tam. Chcecie zobaczyć stoły? No dobra, przekonaliście mnie. Chodźcie, zobaczcie, jak wyglądają teraz nasze stoły. Statywy. Jak stały, tak stoją. No i oglądamy stoły. Możecie sobie zobaczyć, co sprzedaliśmy, co nam zostało. Pewnie też widzicie, że mało tego towaru wzięliśmy. Dosyć malutko. No ale żeby się zmieścić pod dachem. O, ale mi kapło teraz na ten, na czoło. Dobrze, na kark. No. Tak to wygląda tutaj. No i co, Edytko? Oczywiście cały czas serdecznie zapraszamy. Ta tablica raz moknie, raz wysycha, raz moknie, raz wysycha. No dzisiaj akurat Edytka nie może nawoływać. Wszystko po... Ale możesz krzyczeć, Tanio, Tanio, zapraszamy. Komu, ostatni dzwonek, ostatni dzwonek. Zapraszamy. Zapraszamy, do Piotrka tak samo. Ostatni dzwonek, nie? Piotrek, na zakupy. Chodź, Edytko, kochana, powiedz wszystkim, jaki mamy czas, godzina? Która godzinka. Jak się mówi? Aktualizacja. Aktualizacja. No, ostatnia. Jest 10 po drugiej. 10 po drugiej. Już samochód z tyłu, zobaczcie, zapakowany. Wszyscy też dookoła się pakują. Pusto się. Piotruś będzie machał. Uwaga. A się schował, patrz. Ale poczekajcie jeszcze na słoneczko. Moi drodzy. Moi jakie drodzy słoneczko? Poczekajcie jeszcze na słoneczko, bo przyjdzie słoneczko. Od tego słońca jestem cały mokry, Piotrek. Tak długo tutaj będę, dopóki nie wyschnę. Okej. Okay. Będziemy ci dowodzić tutaj jedzenie.
Kochani, cały czas, teraz mamy lekkie okno. Analogowo, nie analogowo, tylko cyfrowo. Cyfrowo, jedzenie, tak. Tak jest. Mamy okno pogodowe, bo, tak. bo nie pada aż tak mocno. Aż tak mocno nie pada, spokojnie mogliśmy się spakować. Dokładnie, mufajnitko. Tak, namiot sobie zwinąć bez problemu, więc teraz na spokojnie już możemy zrobić podsumowanie. Tak? Czyli co? Musimy podziękować wszystkim za odwiedziny, zaraz wszystkich wymienię. Dziękujemy wszystkim kupującym, odwiedzającym, uśmiechającym się, pozdrawiającym. Machającym. Dokładnie. Wszystkich mocno ściskamy, pozdrawiamy. Którzy nas poznali, którzy mówią, że oglądają. Dziękujemy oczywiście. Tak. Machamy. No i chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować gościom, bo gości dzisiaj mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Edytko, wymieniaj. Janek i Paweł, akcja psia. Tak jest, chłopaki, pozdrawiamy. Kasia, cześć. Kasia nas w końcu odwiedziła. Machamy, no tak. I pozdrawiamy wszystkich bardzo cieplutko. Andrzej. Andrzeja pozdrawiamy. Artur Flaming. Flaming właśnie nas odwiedził, pozdrawiamy. Karol, akcja kociak. Pozdrawiamy Karolinkę. Karol, dzięki za odwiedziny. Celina i Mirek, akcja psiak. Dziękujemy. Pani Grażynka, pan Krystian. Dziękujemy. Pani Alicja. Też. Pani Zosia i pan Zbyszek. O Rajuśku! Basia i Grzegorz. Czarna i Greg. Pan Czesław i pani Maria. O Rajuśku, super historia, ale to pewnie... Następnym razem. Jeszcze w Jastrzębiu będzie sporo, bo tutaj była akcja, będzie odnośnie tego pierścionka. No ale to... To na spokojnie później. Powiemy, tak. Damian. Pozdrawiamy Damiana. Bożenka. Bożenkę ściskamy. Tak, przed chwileczką właśnie Bożenka też już pojechała do domku i naprawdę bardzo, bardzo dużo mieliśmy gości. Ogólnie ale jeszcze fajnie. Chciałam tylko powiedzieć, pozdrowić panią Kasię z Lublińca. Pozdrawiam panią Kasię z Lublińca. Tak. Bardzo mocno i dziękujemy. Ściskamy dziękujemy mocno. Za wszystko. Kornelię z mamą z Niemiec. I pozdrawiam oczywiście. Buziaki, kochani, dziękujemy za te wszystkich. Serducha wasze, za to dobro, za to wsparcie i jesteśmy przeszczęśliwi, bo naprawdę no, czujemy takie ciepło od was, że też te się. Tak. Wszystkim widzom dziękujemy za poświęcony czas, za te łapeczki, komentarze, kibicowanie, te wszystkie subskrypcje, kochani. Trzymajcie się w zdrowiu. Kciuków. Tak, za pogodę. Dzisiaj było średnio, ale nie ma co narzekać, tak bo jest. Bywało gorzej. No pewnie. Pozdrawiamy was raz jeszcze i do następnego. Pa, pa.